Witamy Państwa bardzo serdecznie w Światowym Dniu Zdrowia. Wtorek, 7 dzień kwietnia, o nad Opolem piękne słońce, ale cały czas nas wszystkich obowiązują rygory związane z pandemią i koronawirusem. Jesteśmy w miejscu, czyli na Kamionce Bolko, gdzie, jak Państwo widzą, opustoszało wszystko i słusznie. Nie ma na placach zabaw, bo wiemy, że nie wolno przebywać nam w takich miejscach. Nie ma rodziców z dziećmi i oby było tak przez cały dzień. Nie ma nikogo i tu, drodzy Państwo, apel. Nie korzystajmy. Nie ma nikogo na siłowniach, na świeżym powietrzu. Jeszcze do niedawna właśnie te miejsca cieszyły się ogromnym powodzeniem. Ale właśnie tu, między innymi na tych urządzeniach metalowych i plastikowych, bardzo często mogą pojawiać się zagrożenia związane z koronawirusem. Tutaj bakteria przechowuje się dużo dłużej niż w innych miejscach. Pamiętajmy, nie korzystajmy z tego. No a skoro jesteśmy nad wodą, nie bez kozery. Dlatego, drodzy Państwo, że właśnie policja w ciągu ostatniego chociażby weekendu w Opolu nałożyła także i na wędkarzy mandaty, bo im także nie można przebywać nad takimi miejscami. Nie ma zatem połowów. No i przypominamy Państwu i ostrzegamy, no nie możemy w takich miejscach publicznych po prostu przebywać dla naszego bezpieczeństwa i dla naszego zdrowia. W końcu dziś Światowy Dzień Zdrowia, rocznica powstania organizacji WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. Życzymy Państwu zatem tego zdrowia jak najwięcej, ale żeby ono było, ono musi być także bezpieczne w naszym zachowaniu. Więc pamiętajmy o środkach bezpieczeństwa, jakie powinniśmy mieć. Pamiętajmy o tym, że w takich miejscach jak te miejsca publiczne przebywać nam nie wolno. I pamiętajmy, że my podpisujemy się pod hashtagiem Zostań w domu, dwiema rękami. Miłego dnia.